Witam w dniu dzisiejszym, 29 marca 2020 roku i mamy niedzielę. Jest ponuro, brak słońca, a temperatura spadła do poniżej 10 stopni. Moi drodzy, a czas zmieniamy, znaczy się zmieniliśmy na letni. Budzimy się i słyszymy. Jest bardzo źle. Jest bardzo i to bardzo, coraz bardzo źle. 1717 Polaków zarażonych. I 19 zgonów. To jest po prostu wielka ciemnia zła, która nas otoczyła przez tego wirusa. Co dalej? Jakie zło jeszcze może czyhać nad nami, gdy czyha już korona? Chińska korona zwana koronawirusem. Co byście z nami zrobili? Właśnie. To są właśnie chińskie zarazy, który jest właśnie wirus przed nami. Nad nami. Za nami. I który zaraża nas, Polaków, i nie tylko Polaków, ale i tych za granicą. Moi drodzy, jest to, co ma być, ale nikt z nas nie spodziewał się aż takiej zagłady, która nas spotkała, bo inaczej byśmy naprawdę nie byli na tyle świadomi i mądrzy na tyle, że trzeba się chronić. Chronimy się jak tylko możemy. Chronimy się, bo musimy się chronić. Każą nam siedzieć w domu jak w jakichś, nie powiedziałbym, w najgorszych warunkach. Gdy człowiek nie wytrzyma nawet dwóch, trzech dni siedząc w domu, a co dopiero o miesiącu, dwóch miesiącach, czy nawet i pół roku, jak na razie nie jest tak źle, bo dwa tygodnie, no ale przedłużone jest do świąt, co dalej. Czy to będzie maleć? Czy w miesiącu kwietniu, w połowie miesiąca kwietnia dowiemy się, że jest lepiej? Czy jest jeszcze gorzej niż dziś? Właśnie. Ale aby to przezwyciężyć, to jak na razie nic na to nie wskazuje. Absolutnie nic. Moi drodzy, ważne jest to, żebyśmy naprawdę przezwyciężyli tego chińskiego wirusa zwany koronawirusem i żebyśmy żyli tak, jak żyliśmy pół roku temu, tak jak żyliśmy w zeszłym roku, czyli w roku 2019. Bo rok 2020 to po prostu rok zarazy pandemii chińskiej koronawirusa. A na Sylwestra składaliśmy sobie życzenia, aby ten rok był o wiele, wiele lepszy niż rok 2019. A tu co?
Wielkie gówno, wielka zaraza, wielkie dno, wielka ciemnia, śmierć. No właśnie. Czyli życzyć sobie coś dobrego, to nie wskazuje, że to dobro będzie. I tak właśnie wygląda rok, który ma dwie dwudziestki. 2020. Co dalej? Co dalej? Żyjmy teraz właśnie tym, co mamy. Strachem, wirusem, zarazą. Ciekawe, jak długo będziemy nosić te diabelskie, świńskie maseczki różnego rodzaju, bo maseczki to wyglądają tak, tak. No i jak? A na zakończenie, moi drodzy, wam nie życzę najgorszego. Żyjmy chwilą, cieszmy się chociaż sobą, a nie wirusem, bo wirus to wielkie zło i nie ma się co cieszyć z tego powodu. Tu się trzeba zamartwiać i modlić się o przetrwanie, aby nas to nie spotkało, co spotyka tych, którzy już są zarażeni. Moi drodzy, wielokrotnie mówiłem w moich poprzednich odcinkach, że nie chciałbym się dowiedzieć o moich znajomych, których mam na Facebooku, że ich już z nami nie ma. Więc, moi drodzy, prośba do was. Ci, co oglądają z moich znajomych bloga, mojego bloga, sprzed tylu czasu już, dajcie lajka. Dajcie lajka pod tym odcinkiem, żebym wiedział, że jeszcze jesteście i życzę wam, abyście byli. Do usłyszenia i pozdrawiam i zdrowia, zdrowia dla was wszystkich, znajomi moi. I nie tylko dla tych moich znajomych, ale i dla tych, których nie znam, a mnie oglądają. Trzymajmy się zdrowo, zdrowo i stukroć zdrowo. Do usłyszenia w kolejnym odcinku o koronawirusie. Miejmy nadzieję, że chyba się może już nie usłyszymy na ten temat. Ale nigdy nic nie wiadomo. Miejmy nadzieję, że już nie będzie na ten temat. Ale zło i zaraza czyha. Więc do usłyszenia.